Everybody on the floor, yo! Wszyscy na ziemię, bo go rozjebie! Stój, z rewolwerem przez kolinie ucieknę przecież! Spokój się lepiej, ty najpierw odłóż tą beretę. Opanuj się, proszę, spójrz na tych ludzi, bądź człowiekiem! Nie pierdol więcej! Zaprowadź mnie w to miejsce, gdzie macie te pieniądze! Ochroniarz daje znak kasjerce. Myślę, spoko mała, ciśnij alarm, aby tylko jak najszybciej policja przyjechała. Zaraz, zaraz! Ała! Oś ty kurwo, przestrzeliłeś mi kolana. Ja obsrane, on idzie w moją stronę. Prowadź mnie tam, gdzie trzymacie tę mamonę szybko i bez żadnych sztuczek, dziwko! Z tego, co zdołałem się do tej pory dowiedzieć, na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, a w budynku jest policyjny negocjator. Będziemy starali się informować państwa na bieżąco na temat rozwoju wydarzeń. Jestem w budynku naprzeciwko, możesz wchodzić. Plecy masz kryte, właśnie ustawiam celownik. Kto to jest? Jakiś wariat? Czy nosownik? Tylko wie, jakiś nieprzewidywalny osobnik. Strzelam, wiem, powiedz, czy już mogę wchodzić. Spoko, wejdź, ale musisz być ostrożny. Wchodzę z boku, ranny ochroniarz na widoku. Bądź czujny w tym amoku, jestem w środku, spoko. Niech już postrzelił, nie prowokuj go, bez sensu. Ma kilku zakładników i pobiegł do sejfu. Halo? Jesteś, żyjesz? Co się stało? Miałeś ich sprzątnąć, co jest snajperman? Musiałem ich rozstawić, teraz ich dosięgam. Sprzątnięty, następny. Ten nawet lepiej niż poprzedni. Ten był wstrętny, ten nie za piękny. Ten przestawił słabe argumenty. Otwieraj ten skarbiec, bo skończysz marnie. Rozjebę tu wszystkich, a ciebie noś sam. Ej ty, weź się ogarnij, w końcu nie zamulaj. Podaj mu ten kod do skarbca, do chuja. 0 4 2 6 8 5 9 7 0 7 6 6 6 4 6 1. Spokojnie, masz co chciałeś, głowie. Rozjebę ci mordę. Tylko ostrożnie, czego chcesz, pieniądze? Zamknij dupę, ja tu rządzę. Strach konkret ogarnął moją osobę. Rzuć gnata, koleś, bo ci odstrzelę głowę. Ochroniarz na podłodze, postrzelony w łokieć. Poddaję się, to koniec, rzucam tą robotę. Dobrze, dosyć, już to otwieram. Tylko błagam, to nikogo więcej nie strzelam. Sejf jest już otwarty, wszyscy zamarli na chwilę. Wchodząc do środka mówi: w Anglii byłem, hajs chciałem płacić. Mnie wkurwia ta biurokracja, nie?